Montino, rurki 3D, zestaw 310 elementów od Aleksandra. Bardzo dziękujemy. Po złożeniu przykładowa budowla. Więc tak, jak widać, tutaj mamy rurki takie mega długie, średnie i najkrótsze. Mamy połączenia takie po jednym naprzeciwko, a tak to jest ich 8. 8 w różne strony wychodzące, że są te poziom pion i są ukośne. Ukośne do góry, ukośne w dół. No tu jest też przykład jakiegoś właśnie robota. A my sobie zrobiliśmy rybkę dla przykładu. I tu mamy rybkę. Tak wygląda rybka nasza. Tu ma wiadomo tą jedną część, a tu ma swój ogonek, tak? Jak to jest łączone? Jest to łączone w ten sposób, tak? Tu połączenie, tu ukośny, tu poziomy, tu ukośny. Tu ona stoi generalnie na wierzchołkach, więc dużo ukosów wykorzystywanych. Na przykład przy robocie mogły to być jakieś tam bardziej pion poziom, tak? Tu też są jakieś karuzele, jakieś wieże, jakieś tam robaczki jakby zrobione. No my zrobiliśmy z ogonem taką rybę i ona też jest chyba tam ciut inna bodajże, ale mniej więcej taka ryba jest pokazana też w instrukcji, jak ją zrobić, ale jako projekt, bo tutaj nie ma pokazanego, jak cię po kolei co masz wkładać, tylko są pokazane gotowe projekty i masz je odwzorowywać. Patrząc po prostu na projekt i to też jest fajne, bo tu nie ma specjalnie problemu jakiegoś skomplikowania z łączeniem tego. Po prostu wtykamy rurkę, czy tam taką słomkę, tak? Bo to nie jest takie jak słomka cienkie, to jest grubsze. Wtykamy w taki w, na taką końcówkę i łączymy z kolejnym, tak? To są łączniki. Połączone rurki, słomki ze sobą. Więc to nie jest jakaś specjalna tutaj rzecz skomplikowana, złożona. Prosto to się buduje, a ogranicza nas tylko wyobraźnia, bo możemy naprawdę dużo różnych rzeczy z tego zrobić. No bo to też możemy obracać, tak? Mogę to tak mieć, a mogę to obrócić wokół własnej osi w ten sposób, tak? No nie będę teraz obracał, bo to siedzi mocno, musiałem przytrzymać sobie drugą ręką. Natomiast mogę to, wiadomo, w ten sposób obrócić, tak? Że też jak oczywiście, jak mam połączenie, tego już nie, ale jak nie mam połączenia, mogę to obrócić i dalej mógłbym z tego gdzieś wychodzić z budową, tak? Tak samo tutaj na ogonie, też mógłbym to tutaj gdzieś dalej od tego iść. Czy tam jakieś boczne płetwy zrobić. No w każdym razie no jest dużo kombinacji. I tutaj mamy przykład ryby z ogonem, zbudowanej właśnie z Montino. Plastikowe, całkiem mocne rurki, trzeba przyznać. Przedszkolak może będzie miał problemy z połączeniem tego, bo to trzeba jednak mocno wtykać, ale w podstawówce dzieci na spokojnie, naprawdę wygodnie sobie to zrobią. A tu ewentualnie może zacząć dziecko, a potem mocniej trochę to docisnąć, to już może tato. W przypadku dużych budowli, bo tam mniejsze budowle to i tak się będą trzymać, ale jakieś takie duże budowle to zawsze może docisnąć tato albo mama. Więc jeden z rodziców, tak. Tak, tu mamy przykład właśnie rybki. I to jest Montino od Aleksandra. Dzięki.